Witam w nowym odcinku z naszej pięknej Nawarry i z naszych niepięknych granic, bardzo niepięknych. W ogóle nagrywam to tego samego dnia jeszcze przed zmontowaniem poprzedniego odcinka, więc no współczuję mojemu komputerowi, zwłaszcza że ten wcześniejszy odcinek trwał godzinę bez zmontowania, więc no śmiesznie będzie. Tutaj są Habsburgowie w Nevers. A i w ogóle strasznie fajnie się to podzieliło, te tak, takie dużo mini kraików, nie? Te Haintu, Kardia, tutaj te wszystkie mini, tutaj się Francja w to wbije i taka wielka Francja, taka wielka Nawarra, wszystko baskijskie, bo przypominam sobie, że to osiągnięcie, które chcemy zrobić, bo przypominam, że chcemy zrobić osiągnięcie, potrzebujemy tutaj wszystko zmienić na baskijską kulturę, więc no, śmiesznie będzie. U mnie nie wiem, kiedy ma... Chcę zobaczyć jeszcze agresywną, bo... No, ciekawie jest agresywną, ciekawie. Ale się tu rzeczy... W ogóle, ten Messin ma coś z... Ty nie masz w ogóle sojuszu z Osmanem ani nic. Osman już sobie Syrię podbija w 69. W ogóle już co się tu stało? Ziemię też byśmy chcieli zabrać. I to dać sobie, żeby jeszcze mniejsza była autonomia. I teraz pytanie, ile spada nam autonomia? Spada nam. Dobra. Chociaż jest pokój, nie? Więc nie wiem, na ile jest to miarodajne, bo raczej w pokoju zbyt długo nie będziemy. Cała Portugalia, Leon, rób mi tam klejniki na całą Portugalię. My musimy całą Iberię zjeść, nie? Więc wszelkie nasze problemy się rozwiążą, jak zdobędziemy to wszystko, bo dostaniemy na całą Iberię klejm, więc rób tutaj klejniki, bo następnie się wbijemy w Aragon raczej. Z pomocą oczywiście francuską. Podbijemy sobie pewnie ten state aragoński, nie? I jakieś dwie prowincje stąd, na przykład to i to. Tak sobie podbijemy i tutaj sobie wyzwolimy dwóch wasali kolejnych. Murarki! Maroko może na sojusznika? Ej, Maroko na sojusznika to nie jest taki głupi pomysł. Dawaj Maroko na sojusznika. Dlaczego Dismarszan jest w Francji? Chcą zanieść rewolucję do Francji? Nie wiem. Dobra. Mamy już dość sporo ludzi do tej wojny. Więc bez większego utrzymania armii się zaraz wbijamy w nasz piękny Aragorn. Aragorn ma tu forty utrzymane. Wszystkie niestety, szkoda. Bez Francji, bo już bez Francji, ale... Miejmy nadzieję, że Mediolan i Neapol coś zrobią z Wenecją. No, Wenecja ma tylko jeden Kamen Powera. No dobra, ma 25 tysięcy, ale no... Dać sobie radę, nie? Dać sobie radę. Da. Bijemy się, Ceuka i Atalujut, Maroko z nami leci, nie wiem czy to się uda, to nie ma prawa się udać szczerze, bo szczerze nie ma prawa się udać. Zajmę sobie te wszystkie terytoria, że nas interesują, bo przydałoby się je zająć. I Bisa się uda, dobra. Ogólnie plan jest taki, żeby zająć cały Aragon i zająć te dwie prowincje. Koalicja niezbyt duża, pieniądze by jeszcze by się przydało zabrać Warraps. Coś takiego. Tutaj dwóch wasali wyzwolić, by już zjadać Aragon dosyć łatwo. O nie. Czy to jest Free Company? To jest chyba najemnicy są. Ajajaj. Którą mamy? Szóstą do... Co oni już szóstą mają? Jakim cudem? O, a ja nie mam moralków, czekajcie. Sprawdźmy jak to wygląda. I to jest tak. Ale zaspałam te technologie militarne. Może być dość ciężko. No jest dość ciężko. Wracaj tu. O, i to jeszcze na jednym minusie. Co? Alt F4. A uciekniesz w ogóle gdziekolwiek? Nie. Dobra, to spal tu ziemię, to jest już spocenie maksymalne. Dawaj generała, może coś ma coś w manewrze. Dobra, teraz tak. Rekrutujemy jeszcze najemników. Oj, to nie będzie łatwa batalia. Dobra, szczerze tak łajpy i tak. Nie możesz stąd uciec, za późno. Co ja się wpakowałam?
Zrekrutuj tutaj. To jest już taki moment, kiedy rekrutujesz miliony najemników. Ci z tak łatwo dostaną, to jest wręcz pewne. I oni jeszcze się rekrutują, nie? A nie, nie dostali Stack Wipe'a. Wow. Ciekawe. Miejmy nadzieję, że pójdą na Nawarrę. Tak, dobra, idą na Nawarrę. Możemy się w sumie zadłużyć na tej wojnę. Są jeszcze jakieś najemnicy Swiss Guard. Albo Fine Giletes. Albo Armogabares. Nie no, Fine Giletes mają 4 ten, no, mają generała Ultra Chada, no to. O nie, o nie. Dobra, ty idziesz na Sorię. Okej. Okay. I tak za mało ludzi. Czekaj. Dasz przejście? Nie dasz. Nie ma nawet takiej opcji, że dasz. Dobra. Maroko, rób coś. Maroko! O, mogę w sumie to zrobić. Dobra. Coś mi to da niby. Fajnie. Nie, nie idź tam, to jest bardzo zły pomysł. Tam ci kazałem iść. Dobra. Połączyliśmy armię, prawie. Możesz w sumie jeszcze zrekrutować zwykłą piechotę i robimy teraz na to. Się koncentrujemy. Dobra, dobra, idą już sojusznicy. Ty masz prawo przemarszu. Nie, ty musisz się desantować. No to śmiesznie będzie. Dobra, to jest każdy 1000 ludzi się liczy i każdy fort broniony się liczy też. Więc broń tego fortu. I tak. Nie, nie rekrutuj kawalerii, rekrutuj piechotę. Niby kawaleria potężna i tak dalej. Strong, ale. Ale no nie możemy sobie na to pozwolić. Co się oni tu wbili? I mi nic nie mówią. Dlaczego ja na piątce gram tak swoją drogą? Dobra, dobra, dobra. Minus jeden jednak oddaję. Dobra, wycofujmy się. Okej. Okay. To jest wbrew pozorom. O, dobra, jest przejście. Jest przejście. Jesteśmy uratowani. Ile ja mam zonów? No, trochę już mam. Kastylia spłaci, miejmy nadzieję. Dobra, jak tam we Włoszech? Patola. Dobra, może papież wyjdzie z tej wojny jakoś szybko, czy coś. A, dlaczego ja się wbiłam w ten Aragorn? Dlaczego tu jest... Co tu robi Milan? No, Mediola, no, mamma mia, no, co ty tu robisz? Ja mam hainką, pozdro. Dobra, wszyscy najemnicy. Swoją drogą. O. Dobra. Okej. Okay. I teraz tak. Dobra, w sumie Mediolan, bo ty tu jesteś, okrążmy. A nie, bo oni przez Kastylię przejdą. Nieważne. Dobra, na razie nie bijmy się może. Nie bądźmy głupi wbrew pozorom. Dobra, bierzemy siódmą. I tak, jaką ideę tu wziąć? Myślę, że przydałaby się Religious. Przez to tutaj, Culture Conversion Cost. Jednak przyda się, myślę, że to nawet będzie super potrzebne. Jest ktoś tutaj z Siege'em? Trzy w Siege'u. Lecisz. Dobra, oni się tam... Gdzieś tam sobie chodzą. Aragon. Zajęliśmy punkt. Dobra, póki oni to robią świetnie, możemy sobie tutaj. O, o, o! Militar Technology Cost tańsze. To się tak przyda. Szóstą będziemy mogli nadrobić dość szybko. Dobra, Rzym padł. Dawaj pieniądze. I w sumie to by się przydało, tak. Zrób tak. Teraz Mediolan ratuj. Neapol, ratuj Mediolan. Ratuj ten Mediolan, bo tu się patologia dzieje. Albo, albo go nie ratuj. A nie, nie mogę niestety do tobie oddać. A, na proport, tutaj sobie... O, jest, 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 jest szósta. Jest szósta. Szósta to piąta i to jest jedna z największych przewag technologicznych, więc tyle dobrego, że już to, tego nie mają. W ogóle kogo oni mają? Oni mają zero militarnych. Już mają szóstą. O,
Też już masz szóstą. Wszyscy mają szóstą. A przed chwilą miałem taką przewagę technologiczną, militarną. Nie wiem, co się dzieje ostatnio za jaj, że robi tyle patoli, ale szczerze mnie to nie interesuje. O nie, nie, o nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, dobra. Jak pójdą na Pireneje, to jest coś świetnego. Nie, idą gdzieś indziej. Dobra. Co? Co oni robią w ogóle? Pewnie chcą mnie odkrążyć od drugiej strony. A ja się tak nie dam. A nie. Ty masz trzy w Siege'u, to leć ty, ty i ty. Bez tego i przekaż sojuszników temu. Dobra, już wszedł pożyczek. Mediolan wyszedł z tej wojny. Na Whitepiece, ciekawe. Dobra, mamy już przewagę raczej militarną, bo odrobiliśmy jest dziura w murzu. Wall Bridge. Jest! Ogólnie Wenecja raczej się do mnie nie dostanie. A nawet jak się dostanie, to. I teraz Wenecja ma w papierze, nie? To co się nigdy nie zdarzy, akurat teraz się zdarzyło. Dobra, lećmy tędy na ten fort, bo oni idą sobie gdzieś tutaj. Jak się by się udało te dwa forty zdobyć, to by coś świetnego po prostu było. Dobra, bierzemy sobie tą technologię oczywiście. I co tutaj jeszcze trzeba wziąć? Zdjąć ten edykt na pewno. Bo na razie dobywać za bardzo nie będziemy. Dobra, okej. Ale szybko Walencja zdobyta została. Dobra, ty leć tędy. Czekaj, ty zostań tu. Ty leć tędy. Okej, Medial. Pan Tunis nic. Znaczy Tunis. Maroko nic z tej wojny raczej nie weźmie. Gdzie są w ogóle wojska Neapolu? Oblegają? Nie wiem, ja myślę, że więcej by zrobili, jak bronili swojej stolicy, ale. Czy jestem jakimś mistrzem tej gry? Nie. I czy oni znowu krążą? Tutaj to AI robi kółka. I tak oto z przegranej wojny będziemy mieli wygraną. Fajnie, nie? Dobra. Ile bym brakowało? W sumie niewiele nawet. Pieniądze jeszcze? Ile bym dostał z tych pieniędzy? 200 dukatów. No słabo dosyć. Jeszcze by mogli w sumie przedtem Neapol wyciągnąć. Tak, gdzieś tutaj chadzę sobie 11 tysięcy Aragończyków, więc trzeba się jednak trochę martwić o to. Teraz pytanie. Ta polityka jest taka średnia. Czy ty chcesz? Nie, zrób tak. Nie, nie, nie. Nie rób tego, nie. Za 10 prestiżu nie warto. Dobra, może się uda to zdobyć dość szybko. Fajnie by było. Ej, Mediolan, no chodź tu. Dobra, jak to zdobędziemy, to spróbujemy armię Aragonu rozwalić. Koalicja? A, nie będzie nikogo prawie w koalicji, no. To ja rozumiem. Dobra, to. Okej, Neapol padł. To znaczy, że zaraz Neapol spisuje. O nie, i teraz jeszcze mu armię rozwalą chyba. Przed tym jak spisuje. Czekaj, ty już nie jesteś moim sojusznikiem? Nie, biedny Mediolan. Zmusili go do rozerwania ze mną sojuszu. Szkoda, szkoda. Okej, można już chyba. Na razie z tego nie zdejmijmy. Czekaj. Ale giga Austria się tu robi. Ja w ogóle, kiedy grałem sobie Andaluzją, w sensie Granadą, i udało mi się zrobić to osiągnięcie, ten Re Reconquista. Udało się. Po wielu trudach i potach, szkoda w sumie, że wtedy jeszcze nie nagrywałam, to miałem tak potężną Austrię, która miała, nie wiem, z połowy Francji, coś takiego może. Jeszcze oczywiście Węgry, pół Włoch, nie? I nawet Osman był. Osman i byli tak pół na pół, nie? Dobra. 13 warscora. XD. Po prostu. XD. I oni jeszcze tu mają fort?
Czekaj. My wyszliśmy tutaj 4000 ludzi. I ja myślę, że my to razem rozwalimy. Tak. Może rozwalmy na początku Wenecję. Nie, nie, na początku tu musimy lecieć. Potem rozwalimy Wenecję. Stańmy sobie tu. Będzie dość spora batalia. Leć tędy, szybko. Mamy tylko 4000 posiłków i nie od razu je wyślijmy. Dobra, powinniśmy ich w końcu rozwalić. No, walczą na minus 2, no. Bądźmy szczerzy. Dobra, dajmy sobie jeszcze w sumie to. To tak dostaniemy my jeszcze jednego rola. Chyba, powinniśmy dostać, no właśnie. Da, nie, to jest wygrana absolutna. Ale straty podobne. Dobra, stack wipe tutaj już pójdzie i lecimy sobie tylko szybko tu. Przez całą Europę. Dobra, stack wipe. No moim zdaniem to stack wipe będzie, no. Był rol miesięczny, był. No, lećmy tu. Gdzie jest Maroko w ogóle? Dobra, jeszcze wszedł stack wipe. To lećmy tu. Dobra. Oni to jest już wygrana, na szczęście. Wenecja nie chciałaby jeszcze wyjść z tej wojny, ale pewnie jak jej rozwalimy całą armię, to już zmieni zdanie. Słuchaj, to właśnie. Neapol wyszedł z tej wojny. Mógłbym dostać klejmy na Almerię. Ja to zrobię. Dobra, ile my mamy ponad limit? No trochę mamy. Frimegeletes może rozwalmy. I Free Swiss Guard. A nie, Free Swiss Guarden zostawimy na razie. Jeden dukat. Tracenia to prawie jak żadna strata. No i teraz czekamy na White Peace'a z tobą. No trochę poczekamy, na takie wrażenie. Na razie w sumie nie bierzmy tych idei. Może to był zły pomysł jednak je brać. Nie wiem. Przekonałem się, jak mówili w słynnym kanale rozrywkowym. O nie, przyszli. Przyszli do Rosji, Lyonu. Czy chcą być wypisowani? Jeszcze nie, niestety. Dobra, to trzeba zrobić mądrze tą bitwę. Okej, mamy siódmą technologię. To jest dość spora chyba przewaga, bo oni którą mają? Szóstą. Szóstą mają, dobra. Teraz tak, chodź tutaj, Maroko. Maroko, chodź tu. Właśnie, chodź. I teraz tak, wysimy na początku chyba. Chyba tych wszystkich oprócz tych. Nie, na początku wysimy tych i Marokańczyków, w sensie tych. Lecimy. Nie. Ja nie zostanę? Zde? No, Maroko. Co ty robisz? Mama mia, Maroko. Jeszcze nie chcą spisować. Dobra, ale chyba zanim to zdobędą, to spisują. No już, dobra, lecimy wszyscy. Repar loan. Tylko zostawimy tutaj. Czekaj, leć. Leć. Lećmy z całą masą. Okej, pytanie, czy my to możemy wygrać? Możemy to wygrać. Jeszcze 3000 leończyków może dojść w pomoc. Mają więcej kawalerii. To może być bardzo problematyczne. Tak, my to przegramy. Zde. Wenecja, słuchaj. Miałeś duże straty. Dobra, jest. Wenecja wychodzi z tej wojny. Czyli, że zaraz rozwalamy te 9000. O, już nawet chcą spisować. A niech im zostanie ten sojusz z Wenecją. Dobra. I teraz, mijając te wszystkie prowincje, możemy zrobić. Pierwsze, wyzwolić Walencję. Drugie, wyzwolić Katalonię. Już znowu nie mamy wyjścia do morza. Ale oprócz tego, możemy zrobić tą misję. Mamy teraz na całą Iberię klejmy. Diplomatyka na Krzyszynkowsku sobie jeszcze zostawię. I możemy spłacić wszystkie pożyczki, chyba. Tak, wszystkie. Pierwszy raz widzę, żeby ja i regencję przedłużało. Lecimy. Łup. Wiem, że w sumie to trochę niepotrzebne było wzywanie
Wszystkie daje moje forty utrzymane. Ja nie mogę, no. W sumie wzywanie Maroka było trochę na wyrost, no ale będzie tutaj odciągać trochę ich. I Portugalię, i Hiszpanię. Jak to jest z religiami? Tylko Granada jest jeszcze muzułmańska. I teraz pytanie, czy mogę ich anulować kory? Tak. Ale to na nic praktycznie. To patola jest totalna. To już lepiej po prostu ich chyba podbić. Zupełnie. Czekajcie. Czekajcie, nie. Na początku na pewno trzeba będzie wszystko oddać. Wszystkie kory temu Leonowi. I tak, Toledo bym wziął i Murcję bym przytulił chętnie i bym pieniądze chyba po prostu wziął. I tyle, i bym się już więcej nie bawił. Jaką mają? Siódmą technologię. Ale mają mniej żołnierzy ode mnie. To jest już na S-a raczej. Dobra. Jak tam Francja? Chodź tu, Francja, Francja, znowu. Będziesz musiała tu wchodzić. Francja i tak. Koruj Aragon. Koruj dwa razy. Dawaj chyba to. I teraz pytanie, czy ja to mogę zmieniać kultury? Dalej nie mogę. Ja nie mogę. No, dlaczego? Dlaczego? National Tax. Takie średnie bym powiedział bardzo. Mamy jakąś strasznie szlachtę lojalną. Może dziura w murzu? Nie, za drogie, za drogie. To nie jest granie Szwajcarią. Na streamach. Climb Throne. Climb Throne od razu. Od razu. I się wbijamy w ciebie w sumie. Też od razu. Tak, czekajcie. Jeszcze ten. To rozwalimy sobie. To prestiż mniejsza. A, jolo. Lećmy tak. Będziemy mieli Unię nad Neapolem. Tylko zajmijmy się na początku Kastylią, potem już Neapolem się zajmijmy. To jest też fort przy morzu, więc w sumie nic dziwnego, że się dłużej oblega. 6, 2, 3. No to jest w sumie 11. Starczy. Starczy. Francisco Febo, a ten się nazywa? Też Francisco Febo, no to będzie będzie dynastia Francisków Febosków. W sumie to jest ciekawe, dlaczego Francja nic nie robi zupełnie, ale zupełnie nic. Krąży po prostu od jednego miejsca do drugiego. Zajmuje niby Calais, to akurat może się przydać. Dobra, tutaj, pieniądze dawaj i wychodź z tej wojny. To jest pytanie, czy jak ja wyjdę na Lizboa, to od razu zechcę... Dyscyplinko! Dyscyplinko! O nie, tu odbili. Dobra, leć. Leci White Peace. Okej. Okay. I lecimy tutaj jak najszybciej. Szybko. 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 Nie, Pireneje padły. A, patola. Patola. Co? Już tyle warscora oni zdobyli? Już ja zaraz z nimi będę musiał spisować. Leć tutaj jak najszybciej po prostu. Okej. Okay. Stack wipe. Lećmy tu. Zszarżujemy, dobra. Pireneje odbite. Co ty chcesz podbić? Mnóstwo. Mnóstwo. Mnóstwo chcesz podbić. Nie możemy ci na to pozwolić. Francjo, no nie wiem, jesteś papieżem. Przestań tą wojnę robić, no. Dobra. Okej. Dobra. Stack wipe. Nie ma stack wipe'a, ale pewnie gdzieś tu uciekają. Tak, tu. Dobra. Florentyjczycy już mogą powoli z tej wojny wychodzić. A nie. I tu pouciekali. No. Tak. Gram na piące. To już samo przez się z wystarczającą patologią. Okej, okay, już. Wychodzić z tej wojny. Dobra. Florencja na white piece wyszła. Dobra. Ty już byś chciał tak spisować? Nie. Tak? No mało ci brakuje. No dobra, już bierz tę ideę. Aż do misjonary stref chyba. Nie, w sumie ta tolerancja prawdziwej wiary też się przyda, bo to są sami katolicy. Nie, to ja się w Cadiz nie wbiję, nie ma nawet takiej opcji. Dobra, czekajcie. Okej, biją się.
Ja tutaj ich nie wpomogę w górach, nie ma nawet takiej opcji. Czekaj, czy stack wipe wejdzie, bo jest fortnik. Dobra, daj, niech ze stack wipeują teraz. Peace. Dobra. I teraz. Taki mi neapol zostawiliście, no. No taki neapol, no wstyd po prostu, wstyd. Całą Europę muszę przejście ogarniać. Bo neapol przez nic nie ogarnie przejście. Okej, lecimy, zdobywamy Neapol i wracamy. Przywileje, przywileje. Myślałem wszystkie? Ale jestem głupi. Teraz będę musiał Diplomatic Reputation tracić na anektowaniu Leonu. Może Unia nad Francją? Może, może. No już nie, że koalicja będzie. Austria w tej koalicji? A, z tobą jest problem. Stąd trzeba relacje poprawić. Ile ty masz w ogóle? 40 lat. I na pewno mi umrzesz. Nie ma takiej opcji, że się tak nie stanie. Tuż po tym, jak dostaniemy nad nim Unię. To po prostu jest wręcz pewne, nie? I wtedy mi się ta Unia rozwali i wszystko w nic we trzy obróci. Fajnie. Fajnie. W sumie na co ty masz kory? Ty masz jeszcze na Aragon kory, nie? Nie? Ty nie masz na Sycylię kory? Years of separatism minus 10. Trzeba było brać humanistyczne, a nie te. Ale to głupie było. Dobra, już usuńmy je. Nikt tego nie widział i bierzemy humanistyczne. Humanistyczne się dużo bardziej przydadzą. Możemy w sumie już wziąć fokus na administrację. A w sumie nic dziwnego, bo jest tyle praw przemarszu, że... Dawaj ciebie. I tak. Lecimy tutaj i robimy łubu. Ty lecisz tędy. Ty tędy. Okupujemy cały ten kraj. Czyli Neapol. No i jak go zdobędziemy, to już wrócimy tutaj. Nie mamy manpowera ogólnie. To też nie jest zbyt fajną wieść. Szybko, bo punktów dyplomatycznych nie dostaję. No i lecimy sobie tędy. Kiedy sobie dojdziemy, to już sobie stąd wpisujemy. Czyli zresztą, że będzie moim wasalem? Co? Co? Dobra, poczekamy sobie, nie wiem, tak. 1500, no może to spisujemy. Co chcesz? Dalej chcesz łamać ten sojusz, no. Ech, schodź stąd szybko. Fort Rust. Ile jest? Dobra, już nie złamią. Okej, okay. Myślę, że powoli możemy już kończyć na dzisiaj odcinek. Neapol już jest zapewnionym wasalem. Tylko, że ciągle nie chce. Nie wiem w ogóle, dlaczego nie z wasalem, a nie Unią. Nie wiem, co się tu dzieje. To, że ja już jestem w wojnie na Unię, co mnie obchodzi to, że on ma dziedzica, no. Przecież nie jest już mój problem, no. Nie wiem. Nie wiem. To mnie rozwali tylko na mnie patrząc. Mediolan. A. Mediolan też w ogóle jest taki, dwie prowincje stracił. Przypomina się ten pamiętny Multicarpe. Sabaudią się grało. To był piękny czas. Dobra. Wiecie co? Chyba Jolo pójdzie. To pójdzie Jolo. W grudniu. W grudniu pójdzie Jolo. Totalne. Czy w tym. Tutaj nie ma Austrii, chyba nie. Dobra, jest już grudzień, więc. Chyba nie ma Austrii. Austria w sumie była najbardziej poważna z tych wszystkich. Dobra, 31 spisujemy. To już pierwszy był, nieważne.